Nauka i kultura. Powinna jak najbardziej wybrzmieć naukowa działalność Mikołaja Kopernika. W Toruniu rozpoczęła się finałowa część Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Będą się odbywały najrozmaitsze wydarzenia i naukowe, i pozanaukowe. Zawsze na służbie. Mamy praktycznie codziennie jakiś wyjazd do wypadków drogowych. Promesy dla strażaków na remonty remis i zakup sprzętu. Ta nowoczesność musi też trafić nie tylko do komend Państwowej Straży Pożarnej, ale też do remis. Tragiczny rejs. Prowadzone jest w tej chwili śledztwo. Sternik łodzi, której pasażer utonął w jeziorze Gopło, usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy. Wtorek, 12 września, Małgorzata Rogatty. Dzień dobry, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Polska nie otworzy swojego rynku na ukraińskie zboże po 15 września. Takie stanowisko przyjął dzisiaj rząd. Unijne embargo na ukraińskie zboże wygasa w najbliższy piątek. Polska zdecydowała o utrzymaniu blokady bez względu na decyzję Brukseli w tej sprawie. Dominik Cierpioł. Niezależnie od decyzji Brukseli, dla polskich rolników nic się nie zmieni, bo zboże z Ukrainy, podobnie jak dziś, po 15 września nie trafi na polski rynek. Jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w czasie wojny, w czasie odbudowy. Chcemy wziąć udział w tej odbudowie, ale jednocześnie musimy pamiętać także o naszych obywatelach, o naszym rolnictwie, o naszej wsi. Gdy po wybuchu wojny Unia Europejska zgodziła się, by ukraińskie zboże mogło bez opłat celnych trafić na europejski rynek, rolnicy z krajów graniczących z Ukrainą zaczęli mieć poważne problemy ze sprzedażą swojego ziarna. Dlatego koalicja pięciu krajów na czele z Polską wymusiła na Brukseli wprowadzenie czasowego embarga. To doprowadziło do stabilizacji sytuacji na rynkach. Nie ma obawy, że ten rynek zostanie ponownie rozchwiany. I w tym aspekcie, i we wszystkich pozostałych będziemy robili wszystko, aby rynek ustabilizować, ponieważ interes polskiej wsi, interes polskiego rolnika jest dla nas absolutnie nadrzędny, jest na pierwszym miejscu. Rząd zgodzi się jednak na tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę, po to, by podobnie jak przed atakiem Rosji na Ukrainę, zboże docierało do krajów, które mają niedobór żywności. Proszę zobaczyć, co się stałoby, gdyby tego zboża zaczęło brakować w krajach afrykańskich. No to też by było kolejne rozchwianie, a zależy na tym przecież wiadomo komu. Temu, który wywołał tą wojnę na Ukrainie. Polskie władze podkreślają, że decyzje rządu nie mają uderzyć w stosunki polsko-ukraińskie, a jedynie ochronić polski rynek. Rząd był i wspierał i wspiera naród ukraiński. Pomagamy Ukraińcom. Polacy otworzyli swoje domy, serca. Udowodniliśmy wszystkim, że nikt tak jak Polacy nie pomagają. Ale przychodzi taki moment, kiedy oczekujemy solidarności ze strony Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Rozmowy w tej sprawie nie są łatwe, bo część europejskich krajów chce zniesienia unijnego embarga i dopuszczenia na rynek zboża z Ukrainy. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info. To jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń naukowych. Po kilkumiesięcznej przerwie do Torunia powraca Światowy Kongres Kopernikański. To już ostatnia jego odsłona. Przez najbliższe 4 dni kilkuset naukowców dyskutować będzie m.in. o wpływie Mikołaja Kopernika na rozwój nauki, kultury i sztuki. To pierwszy krok do tego, by w przyszłości na mapie Torunia pojawiło się Międzynarodowe Centrum Badań. Miałoby ono koordynować działania naukowców w zakresie zgłębiania wiedzy o Mikołaju Koperniku i jego dokonaniach. Rektorzy trzech uczelni, toruńskiej, krakowskiej i olsztyńskiej, podpisali w tej sprawie list intencyjny. Chcemy, by w jednym miejscu na świecie, badania kopernikańskie były te prowadzone na całym świecie, żeby były rejestrowane. Wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Ale proszę Państwa, myślę, że z czasem się dowiemy, między innymi dzięki badaniom prowadzonym właśnie przez to centrum. To jest jak gdyby dowód na to, że w piątek ten kongres formalnie się zakończy, natomiast rozpocznie się być może nowy etap współpracy pomiędzy uczelniami tutaj, tymi trzema, ale także Polską Akademią Nauki, myślę, że innymi ośrodkami. Na tym nam bardzo zależy, by te wszystkie dzieła były, dzieła i wartości były obecne, żyły w nas, żyły w naszych społecznościach.
To jeden z wielu owoców tegorocznego Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Po kilkumiesięcznej przerwie jego obrady ponownie wróciły do Torunia. Przewidzianych jest 6 sekcji tematycznych: astronomiczna, kulturoznawcza, lekarska, nauczycielska, młodzieżowa i historia medycyny. Dyskusje mają dotyczyć m.in. nowoczesnych form nauczania, medycznych podróży Mikołaja Kopernika czy artystycznego spojrzenia na jego postać. Bardzo rzadko dochodziło do właśnie takiej bezpośredniej konfrontacji różnych poglądów na temat tego, w jaki sposób Mikołaj Kopernik był postrzegany w różnych sytuacjach, w literaturze, w sztuce, czy no choćby w tym wielkiej debacie polsko-niemieckiej, kim był, tak? Czy Niemcem, czy Polakiem. Powinna jak najbardziej wybrzmieć naukowa działalność Mikołaja Kopernika i jej konsekwencje dzisiaj. Historia nauki pokazała, że nie tylko przyczynił się on do zmiany paradygmatu naukowego, ale zapoczątkował lawinę zmian, która poprzez Galileusza, Keplera, Newtona doprowadziła do dzisiejszych czasów, do Einsteina. Światowy Kongres Kopernikański potrwa do piątku. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. 400 tysięcy złotych dla strażaków ochotników z regionu. 20 jednostek OSP otrzymało promesy na zakup sprzętu lub remont remizy. O znaczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w ogólnopolskim systemie przeciwpożarowym mówił w Żninie komendant główny Państwowej Straży. 38 strażaków z 10 zastępów walczyło w poniedziałkowy wieczór z pożarem budynku gospodarczego w Sulinowie w powiecie żnińskim. Zapalił się budynek gospodarczy. Straty wstępnie oszacowano na 250 tysięcy złotych. W pożarze nikt nie ucierpiał. Pożary to nadal duża część wszystkich interwencji strażaków. Z roku na rok w skali regionu i kraju wzrasta jednak liczba tak zwanych miejscowych zagrożeń. W naszym przypadku to jest bardzo dużo zdarzeń drogowych. Sprzęt jest położony na skrzyżowaniu 3 dróg krajowych. Natężenie ruchu powoduje to, że mamy praktycznie codziennie jakiś wyjazd do wypadków drogowych. Przybywa też interwencji związanych z usuwaniem skutków wichur. To wszystko sprawiło, że rok 2022 był rekordowy pod względem liczby wyjazdów strażaków w kraju, ale także w województwie. Zawsze można liczyć na to, że jak jest jakiś wypadek, jest jakieś trudne zdarzenie, pożar, to druhowie wyjeżdżają i to bardzo, bardzo skutecznie. Więcej interwencji to także większe potrzeby strażaków. Wielkie dzięki. W zakupie nowego sprzętu pomogą druhom pieniądze przyznane przez komendanta głównego PSP. Te fundusze będą przeznaczone na umundurowanie strażaka, bo zawsze kładziemy nacisk na to, żeby strażak, który jeździ do akcji ratowniczo-gaśniczych, zawsze był w pełni umundurowany, bo zawsze bezpieczeństwo strażaka jest najważniejsze. Promesy otrzymało 20 spośród 850 jednostek OSP działających w regionie. Staraliśmy się wybrać według potrzeb. Takich potrzeb, gdzie jednostki aspirują do tych jednostek, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczych, tych jednostek OSP oczywiście, i tych jednostek, które bardzo często wyjeżdżają. A jak bardzo często wyjeżdżają, zużywają szybciej sprzęt. Promesy dofinansowania wręczył komendant główny PSP. Generał brygadier Andrzej Bartkowiak mówił w Żninie m.in. o planach rozwoju OSP. Chcemy w najbliższych latach otworzyć wielki program Nowa Remiza, Remontuj Remizę. Ta nowoczesność musi też trafić nie tylko do komend Państwowej Straży Pożarnej, ale też do remiz. Więc te pompy ciepła, więc ta fotowoltaika, więc te ocieplenia, wymiany bram, okien, etc., etc. To wszystko musi się zdarzyć. W tym roku wydatki Państwowej Straży Pożarnej wyniosą ponad 4 miliardy złotych, o 0,5 miliarda złotych więcej niż przed rokiem. Żnin, Błażej Kaczmarczyk. 29-letni sternik łodzi, której pasażer utonął w sobotę w jeziorze Gopło, usłyszał w prokuraturze zarzut nieudzielenia pomocy. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. W związku z utonięciem mężczyzny, które miało miejsce w minioną sobotę na jeziorze Gopło, prowadzone jest w tej chwili śledztwo. Przypomnę, że mężczyzna, który utonął wcześniej, przebywał na łodzi z kilkoma osobami. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności, gromadzą w tej sprawie materiał dowodowy. Do tej sprawy zostały zatrzymane już 4 osoby. Są to osoby, które przebywały na tej łodzi. Wśród tych osób jedna z nich usłyszała już zarzut. Prokurator na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego
przedstawił 29-letniemu mężczyźnie, który był sternikiem tej łodzi, zarzut nieudzielenia pomocy tonącemu. Prokurator zastosował wobec tego mężczyzny policyjny dozór, natomiast za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. To jest główne wydanie zbliżeń, o czym powiemy za chwilę. Żywa lekcja historii w bydgoskim liceum. Nietypowe jak na wrzesień upały w regionie. Dofinansowanie w wysokości 980 tysięcy złotych trafi do gminy Barcin w ramach rządowego programu ochrony zabytków. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Jakuba Większego w Żninie. Poseł Bartosz Kownacki zapewnił dzisiaj o tym wsparciu i podsumował dotychczasowe fundusze przeznaczone na inwestycje w powiecie żnińskim. W samym powiecie w ostatnich latach trafiło 580 milionów złotych do samorządów. W gminie Barcin blisko 110 milionów złotych. To są inwestycje z różnych sektorów, oświaty, z wychowania fizycznego, czyli sportu, infrastruktury, przyjaznych dróg. Barcin się zmienił. Tutaj w Barcinie jest parafia świętego Jakuba, która właśnie dzięki naszym zabiegom uzyskała 980 tysięcy złotych na rewitalizację. Chciałbym ten czek z podpisem, może być oryginalnym podpisem, proszę sprawdzić, to jest czek pana premiera Mateusza Morawieckiego. To była decyzja polskiego premiera, premiera polskiego rządu, który uznał, że zabytki to jest jeden z ważnych priorytetów dla budowy tożsamości polskiej, dla budowy jakości życia Polaków. To są pieniądze, które są dla tego kościoła bardzo ważne i na pewno... Wiem, że pani też o tym rozmawiała, też o to zabiegała. O to zabiegałam i też to było coś, na czym mi bardzo zależało i tutaj przy współpracy z panem posłem udało się oczywiście pozyskać te środki, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Poseł Suwerennej Polski Mariusz Kałużny zainaugurował w Toruniu swoją kampanię wyborczą. Polityk przedstawił 5 punktów, które jako poseł kolejnej kadencji chciałby zrealizować. To jest przede wszystkim punkt pierwszy, prasa dla regionu kujawsko-pomorskiego. Ja 12 lat byłem samorządowcem i mimo tej, tak się mówi, wielkiej polityki, dla mnie zawsze priorytetem będzie praca dla kujawsko-pomorskiego. To jest dla mnie priorytet, aby w Toruniu, w Chełmży, w Chełmnie ludziom żyło się lepiej po prostu. Kolejna rzecz, szanowni państwo, to jest sprawa, która jest w osi sporu, głównego sporu w Polsce, jeśli chodzi o debatę publiczną. To jest dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości. Trzeci punkt to deklaruję, że jako poseł z waszego województwa kujawsko-pomorskiego w przyszłej kadencji nie zagłosuję za podniesieniem wieku emerytalnego. Kolejna sprawa, czwarty punkt w piątce Kałużnego to jest, szanowni państwo, deklaruję, że nie zagłosuję w przyszłej kadencji, nigdy nie zagłosuję za wpuszczeniem nielegalnych imigrantów do Polski. I ostatnia rzecz, którą na początku kampanii deklaruję jako punkt piąty. Szanowni państwo, będę bronił majątku polskiego. I wracamy do 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, która stała się okazją do zainaugurowania działalności nowej inwestycji. Na toruńskich Bielanach, w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się stacja pomp, powstał Kopernikański Ośrodek Integracji. Będą w nim organizowane różnego typu warsztaty, szkolenia i wystawy. Słoneczniki, pomidory, fasola, dynie, cukinie czy marchew. Jadalny ogród społeczny UMK może pochwalić się jednak także mniej tradycyjnymi uprawami. To są już dojrzałe strąki gotowe do zbioru. To jest właśnie taki hit, bo nikt nie widział, jak rośnie cieciorka. Ona ma takie małe strączki, a w każdym strączku jest jedna kuleczka. Jesteśmy widoczni, otwarci na dołączanie się. Każdy może do nas dołączyć, przyjść i działać tutaj z nami. Tutaj, czyli przy Kopernikańskim Ośrodku Integracji. Powstał on na terenie dawnego ujęcia wody podziemnej Nowe Bielany przy ulicy Olszewskiego. Od teraz miejsce to ma łączyć mieszkańców, naukowców i studentów, również tych z zagranicy. Wszyscy chętni będą mogli wziąć tu udział w różnego typu warsztatach, szkoleniach czy wystawach. Jest biuro, które nazywa się International Point, które ma za zadanie pomagać zagranicznym członkom naszej społeczności akademickiej w zorganizowaniu pobytu tutaj na uczelni w Toruniu, w takich sprawach organizacyjnych typu banki, medyczne sprawy. Każdy, kto ma taką potrzebę, może przyjść, posiedzieć, posłuchać, pomedytować.
porozmawiać z innymi. Krótko mówiąc, integrować się także z innymi. Oprócz tego KOI to także siedziba pełnomocników rektora do spraw równego traktowania i bezpieczeństwa. Znalazło się tu również biuro akademickiego rzecznika. Bardzo ciekawe miejsce, w takich wnętrzach aż chce się przebywać, a oczywiście także po to, aby poznawać innych, dobrze spędzać czas. W Toruniu to miejsce jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Na uniwersytecie jest coraz więcej studentów z zagranicy. Wiemy i obserwujemy te napięcia, także powiedziałbym narodowościowe w naszym kraju. Myślę, że ten ośrodek, jego działanie może łagodzić te takie, powiedziałbym, kulturowe obyczaje. Koszt inwestycji to ponad 4 miliony złotych. Ponad milionowe wsparcie na remont 100-letnich obiektów przeznaczył Urząd Miasta i Samorząd Województwa. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. W toruńskim forcie IV seniorzy pożegnali lato. Po raz pierwszy wspólnie bawili się podopieczni aż 5 dziennych domów pobytu. Prawie co czwarty mieszkaniec Torunia to senior. Wiele z tych osób jest samotnych. Wsparciem dla nich są dzienne domy pobytu. Rodzina się nie martwi już o mnie, że nie mam opieki, bo mam opiekę, jestem wśród ludzi. No ja nie umiem bez ludzi żyć. Od tego trzeba zacząć. Jestem w ruchu. Nie siedzę, nie lenię się. Czasami potrzebne są namowy. Nie zawsze senior chce przyjść do takiego miejsca. Koleżanka moja Jadzia i po prostu namówiła mnie, żebym poszedł. Mówi, tam tą samotność wygasisz, będzie. No i zgodziłem się, zapisałem, jestem po prostu zadowolony. Ja mówię, przyjdź do domu, do klubu. No i przyszedł. Nie chciał, się bronił, ja się nie nadaję. I tak teraz chodzi i jest zadowolony. O zadowolenie podopiecznych dbają opiekunowie i terapeuci, którzy przygotowują seniorom różnorodne zajęcia. Prowadzę zajęcia arteterapeutyczne w dziennym domu pobytu. Są to zajęcia artystyczne, są to zajęcia terapeutyczne, czyli takie połączenie. Głównie rękodzielnicze. Ostatnio robiliśmy na przykład biżuterię z żywicy. Przede wszystkim potrzebują, żeby ich wysłuchać i z nimi być. Nie. Jestem zadowolona z tej pracy. Że jest mi wszystko jedno, już taki jestem. Oprócz zajęć w dziennych domach pobytu, organizowane są również spotkania, takie jak to w Forcie IV. Seniorzy przy muzyce, tańcach i wspólnych rozmowach pożegnali lato. Jesteśmy bardzo zadowoleni i takim życiem odmłodzeni nawet. Rzeczywiście seniorzy aż tak licznie się nie spotykali. Mieliśmy w mniejszym gronie dwóch czy trzech dziennych domów, natomiast tak licznie jeszcze się nie spotykali, ale bardzo lubią te spotkania i dzisiejsze głosy, które wybrzmiały od nich, myślę, że dają nam tylko podstawę do organizacji kolejnych takich wydarzeń. Poza dobrą zabawą organizatorzy przygotowali dla seniorów ankiety. Dzięki odpowiedziom będzie możliwy rozwój polityki senioralnej w Toruniu. Tam są pytania, które właściwie jest, na które bardzo łatwo odpowiedzieć, mówiące o tym, czy chcielibyśmy mieć więcej takich placówek jak te, w których obecnie uczestniczą, czy chcielibyśmy mieć jakiś konkretny rodzaj pomocy, świadczeń. Na wydarzeniu spotkali się seniorzy z 5 dziennych domów pobytu, łącznie ponad 160 osób. Bartosz Stelmasik, TVP 3 Bydgoszcz. W zbliżeniach jeszcze wyjątkowa lekcja historii. Uczniowie 8 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy upamiętnili 340. rocznicę bitwy pod Wiedniem. Podczas obchodów odbył się pokaz szarży huzarskiej, piknik militarny oraz przedstawienie teatralne. Jan Sobieski, Jan Sobieski, aż od deski, aż do deski. Być może tak właśnie brzmiałby XVII-wieczny hip-hop. To przygotowana przez uczniów 8 Liceum Ogólnokształcącego inscenizacja powrotu Jana III Sobieskiego z wygranej bitwy pod Wiedniem. Ach, jakże wspaniała surprise, mój kochany królu! Trochę parodiując, trochę tam na śmiesznie, trochę na poważnie, przedstawiliśmy, jak to mniej więcej wyglądało, jak ta historia przebiegała. Dostaliśmy scenariusz, uczyliśmy się ról na pamięć i wiadomo, tak sobie można wyobrazić, tak na scenie, tak można uplastycznić wszystko, super, naprawdę.
Okazją do tej nietypowej lekcji historii jest 340. rocznica odsieczy wiedeńskiej. 12 września 1683 roku wojska polsko-habsburskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pokonały armię Imperium Osmańskiego. Bitwa pod Wiedniem uważana jest za jedną z najważniejszych bitew w dziejach XVII-wiecznej Europy. Czy nie jest ważnym, aby świętować nasze triumfy, pokazywać, że zwyciężaliśmy, że w trudnych sytuacjach potrafiliśmy znaleźć wyjście, rozwiązanie i zwyciężyć. Myślę, że każdy triumf jest po to, aby jego później jak najdłużej kolejnym pokoleniom przekazywać. Młodzież miała także okazję, by obejrzeć szarżę husarską i pojedynek konny. Idea jest przede wszystkim kształtowania postaw historycznych, patriotycznych, utrzymanie tradycji, zapoznanie ze strojem. W ramach wydarzenia odbył się także piknik militarny, w którym udział wzięli uczniowie klas mundurowych. Było gdzieś takie powiedzenie, że jeżeli człowiek nie zna historii, no to on się będzie powtarzać, więc to jest taki pierwszy przykład. Poza tym, no jednak mieszkamy w tej Polsce, mamy naprawdę bardzo bogatą historię polską, mamy naprawdę bardzo dużo dobrych historii, na przykład ten Jan III Sobieski bardzo zasłynął w Europie, przecież gdyby nie on, no to w zasadzie Imperium Osmańskie dalej by robiło, co chciało w Europie. Obchody odbyły się pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Wzięli w nim udział także oficerowie NATO. Bydgoszcz, Monika Buzalska. I pora na informacje sportowe. Hubert Malinowski, dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz Biskup z Lotto Bydgoski w osadzie z Mirosławem Ziętarskim z AZS-u UMK Toruń, Fabianem Barańskim z WTW Włocławek i Dominikiem Czają zdobyli brązowy medal w rywalizacji czwórek podwójnych podczas Mistrzostw Świata. Ten wynik dał polskiej osadzie kwalifikację olimpijską. Mimo to wioślarz nie jest zadowolony z osiągniętego miejsca. No niestety nie udało się obronić tego złotego medalu. Na samym finiszu też przeszli nas Włosi, ale to była dla nas naprawdę niecodzienna sytuacja. Jeszcze tydzień przed regatami nie wiedzieliśmy, w jakim składzie wystartujemy. Więcej na ten temat w naszym wieczornym serwisie sportowym o 21.45. A zapraszam Państwa Hubert Malinowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. 12 września, a na termometrach w regionie 29 stopni Celsjusza. Tak wysoka temperatura we wrześniu właśnie to rzadkość i przyznają to synoptycy. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują do środy, ale letnia aura nie powiedziała jeszcze wszystkiego. Pogoda iście tropikalna, a w takich warunkach kapibary czują się jak ryby w wodzie. Największe świnki morskie na świecie w bydgoskim zoo chłodzą się między innymi zimnymi kąpielami. Uwielbiają korzystać z sadzawki, one sobie chętnie pływają, wygrzewają się na słoneczku. No taki, jak to bym mówił, sparring, plażing troszeczkę. Dużo gorzej upały znoszą zwierzęta futrzaste, takie jak łoś czy tygrys syberyjski. Naturalne środowisko tych zwierząt jest bowiem znacznie chłodniejsze. Zawsze mają otwarte swoje stajenki, swoje kotniki, czyli takie miejsce, w które mogą się schronić, które jest zadaszone, jest cień. Staramy się, żeby takie zwierzęta mieszkały na wybiegach, które są zadrzewione. Staramy się, żeby miały takie miejsca, gdzie faktycznie mogą gdzieś tam zażyć kąpieli piaskowej. Wysokie temperatury doskwierają nie tylko zwierzętom, ale przede wszystkim ludziom. Klimatyzacja, wypoczynek nad wodą czy chociażby lody to sposoby radzenia sobie z upałami. Bardziej robię takie umiarkowane ciepło, a to jest za gorąco ze względu na mój wiek, a mam 90 lat. Ciężko z upałami, bo ciężko się pracuje i sprzedaje. Ludzi nie ma o tej porze. No i po prostu jest na tą porę, uważam, to anomalia pogodowa jest. Według klimatologów takie temperatury we wrześniu są rzadkością, jednak do pobicia rekordu jeszcze brakuje. Do Polski szerokim strumieniem napływa gorące powietrze z nad Morza Śródziemnego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie także dla województwa kujawsko-pomorskiego. Gorące wyże z nad Morza Śródziemnego rozbudowują się w naszym kierunku i ściągają właśnie z okolic Hiszpanii, z nad Morza Śródziemnego to gorące powietrze.
Dodatkowo duża insolacja, czyli ilość promieni słonecznych, usłonecznienie sprawiają, że temperatura właśnie po nocnych 12-13 stopniach, po południu wzrasta do 29, miejscami 30 stopni. Tak wysokie temperatury utrzymają się do środy. Od czwartku zrobi się chłodniej, ale nie na długo. Wyższe wartości powrócą po weekendzie. Dagmara Moranowska, TVP 3 Bydgoszcz. A co w pogodzie czeka nas w środę? O tym Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Po wielu dniach suchej, też gorącej pogody na mapach synoptycznych już widać nadchodzące zmiany. Sprawcą tych zmian będzie front atmosferyczny, który do naszego województwa dotrze w środowe popołudnie. Przyniesie on stopniowy wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu, a także okresowe burze. Tuż za frontem napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze i od czwartku termometry w regionie wskażą już maksymalnie 23 lokalnie. 24 stopnie. Zatem zrobi się chłodniej, ale jak na wrzesień nadal będzie bardzo przyjemnie. Szczegóły prognozy oczywiście po głównym wydaniu zbliżeń. Zatem już teraz Państwa zapraszam i do zobaczenia. I na koniec jeszcze ogłoszenie związane ze zbliżającymi się wyborami. Telewizja Polska SA, oddział w Bydgoszczy, informuje, że do 23 września bieżącego roku przyjmuje wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego na emisję audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Przyjmujemy również wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego na emisję audycji referendalnych w referendum ogólnokrajowym o szczególnym znaczeniu dla państwa wyznaczonym na 15 października 2023 roku. Wnioski od komitetów wyborczych i uprawnionych podmiotów należy składać w siedzibie TVP 3 Bydgoszcz przy ulicy Kujawskiej 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Nieodpłatne audycje wyborcze na antenie TVP 3 Bydgoszcz emitowane będą od 30 września do 13 października bieżącego roku, a nieodpłatne audycje referendalne w dniach od 29 września do 13 października bieżącego roku. Szczegóły na naszej stronie internetowej www.bydgoszcz.tvp.pl w zakładkach Wybory parlamentarne i referendum ogólnokrajowe. I tą informacją kończymy kolejne wydanie zbliżeń o 20:30. Do zobaczenia.